Jakie pierwsze wrażenie zrobił na tobie Kamil? Ja, jeżeli chodzi o Kamila, to miałam takie wrażenie, że jest to osoba, która jest bardzo pewna siebie. Nie ma w tym nic złego, natomiast wydawało mi się, że troszeczkę za bardzo. Na takiej zasadzie, że dla mnie to było trochę takie tłumacz i zastanawiałam się, na ile to jest stres związany z tym, że wchodzi do nowego otoczenia i to jest taka trochę poza, na ile to jest po prostu jego osobowość. No, nie do końca był jakby w moim typie. Z wyglądu jest naprawdę bardzo przystojnym facetem, no ale gdzieś tam jego osobowość była dla mnie może zbyt taka, nie chcę powiedzieć mocna, ale po prostu to nie jest typ faceta, który gdzieś tam byłby w stanie zawrócić mi w głowie. Natomiast zrobił na mnie wrażenie po prostu takiego bardzo pewnego gościa. Tak jak mówię, nie ma w tym nic złego, ale to nie jest jakby moja energia. Słuchajcie, kochani, jeżeli podobał Wam się wywiad, to zachęcam Was do subskrybowania kanału Przeambitni na YouTubie i do śledzenia na Instagramie również. No i pamiętajcie, przeambitni.pl.